Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje, krok w przyszłość. Powyżej napis edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Opieka nad seniorami. Materiał opowiada o projekcie Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu. Projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów zrealizowanym przez oddział PCK w Bydgoszczy w partnerstwie z Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. O przedsięwzięciu wspartym z programu regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego opowiada Krzysztof Rębacz, koordynator projektu, i Dawid Zawichrowski z ROPS w Toruniu. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu jest adresowany do seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego. Seniorami opiekują się zarówno wolontariusze, jak i opiekunowie sąsiedzi oraz osoby świadczące usługi dziennej opieki na wsiach. Ważnym komponentem naszego projektu jest również wsparcie opiekunów faktycznych, osób niesamodzielnych. Dla tych osób przygotowaliśmy m.in. wizyty instruktażowe, warsztaty, szkolenia, a także usługi polityki wytchnieniowej. Dzięki funduszom europejskim była możliwość sfinansowania usługi teleopieki, czyli wyposażenia seniorów w bransoletki życia, pozwalające wezwać pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia, w sytuacjach niebezpieczeństwa. Wciskając przycisk SOS, senior łączy się z centrum monitoringu i dzięki temu może mieć udzieloną pomoc. Przysłana karetka pogotowia lub osoba z rodziny czy sąsiad, który jest w stanie pomóc w trudnej sytuacji.